Właśnie. Pytanie, wiecie co? Znasz dobrze to uczucie, gdy już nic nie cieszy cię, wylał się w tobie gniew. Nie musisz nikomu udowadniać, jak jesteś idealny. To była farba. I zdradzę, że to jest kolejna niespodzianka dla Daniela. Ale wam nie zdradzę. Ale jesteście przefantastyczni, że zostaliście. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy są, bo jesteśmy tutaj wszyscy dla Daniela. I wielki szacun dla niego, dla jego rodziców. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że to nie jest jednorazowa akcja, tylko będziemy ich wspierać, zarówno Daniela, jak i rodziców. A teraz jest czas dla nas. Daniel odpoczywa, a my się bawimy, tak? To jedziemy.